Sport jest piękny, ale też brutalny, przekonała się o tym wrocławska załoga Lotto Team. Martin Kaczmarski z Bartłomiejem Bobą kapitalnie spisali się na drugim etapie rajdu Kataru. Wśród najlepszych terenowych ekip świata zajęli drugie miejsce. Spora w tym zasługa mojego pilota, mówił na mecie zmęczony, ale szczęśliwy Kaczmarski. Czułem się bardzo dobrze, Bartek naprawdę wykonał fantastyczną pracę i czułem się bardzo pewnie, wiedziałem, że tam gdzie mi nawiguje, to jest dobra droga. Nie zapaliśmy żadnych gum, ogólnie rzecz biorąc bardzo udany dzień, ale jestem znowu bardzo zmęczony i cały obolały. Martin Kaczmarski wyprzedził na drugim etapie m.in. Krzysztofa Hołowczyca, swojego mentora. To nic nie znaczy, mówił skromnie kierowca Lotto Teamu. Na tak długich maratonach to wynik się liczy dopiero na końcu, wygrani są na mecie. I uważam, że raz Krzysztof jest bardzo dużo lepszy, raz jest lepszy, także tutaj nie ma żadnej zasady. Po prostu ja się uczę i mam nadzieję, że będę uczył się szybko. Dzień dla Lotto Teamu rozpoczął się doskonale. Niestety zakończył fatalnie. Późnym wieczorem Martin Kaczmarski trafił do centrum medycznego z silnym zatruciem pokarmowym. Przez kilka godzin leżał pod kroplówką. Lekarze walczyli o to, by mógł wziąć udział w kolejnym etapie. Niestety walki z czasem i chorobą nie udało się wygrać. Wrocławianin musiał wycofać się z trzeciego etapu, by załoga nie została wycofana z całego rajdu. Kaczmarski z Bobą zameldowali się na starcie kolejnego etapu. Przejechali jego linię. Później kierowca Lotto Teamu wrócił pod opiekę lekarzy. Jest nadzieja, że naszą załogę jutro ponownie zobaczymy na trasie. Liderem rajdu wśród kierowców jest Jean-Louis Schlesser. Pierwsze miejsce wśród motocyklistów zajmuje Mark Koma. W gronie quadów liderem rajdu jest Rafał Sonik.